Cheers, sekret, a jednak ci... Okej. No dobra, ale to nie o to nam chodzi w tym wszystkim. Lara, weź wyjdź. Lubię to. Problematyczne jest to, że jakby tu jest dużo lokacji, strasznie, i ja nie do końca pamiętam, gdzie byliśmy, co robiliśmy i tak dalej. Mam nadzieję, że ta sala jest ogólnie załatwiona. Ale no, gdzieś nam jeszcze czegoś brakuje. Nie pamiętam, gdzie były potrzebne te właśnie te stoły. Tam żeśmy byli. To był ten nieszczęsny wodospad, nad którym też byliśmy. Tu też byliśmy. Aczkolwiek tam było coś do włożenia, ale to chyba nie był ten stone, prawda? To jest jakaś dziurka, ale to chyba nie jest do tego, co... A tu na dole? Byliśmy tu na dole w ogóle, w sensie... Aha, bo tutaj jest w ogóle do otwarcia coś, ale to pewnie się otworzy za pomocą tamtego. Gdy szukasz właściwej drogi, znajdziesz sekret. No, dokładnie. Ja pamiętam, nic nie powiem. Dobrze. Bardzo dobrze. Na razie nie potrzebuję. Potem będziemy kombinować najwyżej. Dobra, na tym wodospadzie byłam. Tam coś zebraliśmy, chyba jakąś gwiazdkę właśnie. Tu pamiętam, że skakałam, ale nic z tego nie wychodziło. I agent XP mi podpowiadała tutaj. Ale zobaczmy tutaj na przykład, co tutaj jest. Ja stąd przyszłam? Tak, ja stąd przyszłam. To była pierwsza sala w tym customie. Spadająca gwiazda. Tu się coś błyszczy. Jakieś dziwne, tajne efekty świetlne. O. Aha, tu byliśmy i się nam za nami kratka zamknęła. Tam coś jest na górze. Ja tu mogę wejść? Tak? Nie. Oczywiście, że nie. Nie wiem, czy to nie był powrót skądś. Całkiem możliwe. Dobra, obejdziemy to wszystko dookoła i zobaczymy, no. Ale tu pamiętam, że byłam. Tu zresztą też wsadzałam jakąś gwiazdkę. Masko, ile tych gwiazdek w ogóle się zbiera w tym customie. Tu było coś, ale to chyba była tylko... A to się da posunąć jeszcze bardziej? Nie. O, dziękuję bardzo, Tomir. Przyda się na znalezienie właściwej drogi. Tam też coś jest, ale... Chyba tak nie wejdę tam. Chyba, że wejdę. O, wejdę. Okej, to jest pytanie, czy ja tu byłam. O, chyba nie byłam. Okej. Dobrze, znaleźliśmy dalszą drogę. Jest progres. Czy ja podejdę, to umrę? Zus, nie lubię tego. Dobra. Gdyż wydaje mi się, że chyba byłam jednak, ale... Byś mi się... świeci w mózgu.
Tak, tam są te biegające koty szalone. Byłam tu. Dobra. Never mind. Z chwilę pułapki były takie spokojne, no. Nie ma lekko. Dobra, czyli nie tutaj. Są moje ulubione koty, no. Dobra, tu była kratka otwarta i stąd żeśmy coś zabrali. Nie pamiętam już co. Czy były jakieś dźwignie? Nie. Chyba nie. No i trudne sprawy. O, tu było to ciasne przejście. I tam było łażenie po górze. Ojo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 j
tu coś jeszcze interesującego. No muszę to sprawdzić, bo nie pamiętam. Cześć, Andro David. O, rozciąganko, dziękuję. Księżyc duży jest na tym niebie. No. O. I woda, dziękuję, wierzba. To chyba nie skończymy tego customa tak szybko, jak myślałam. On ogólnie nie jest długi, tylko jak ktoś wie, co robić, nie? To tak zawsze jest. Dobra, bo pamiętam, żeśmy skakali. Czy jest tu jakaś inna droga jeszcze może? Tam coś widzę, ale to pewnie jest sekret, no. Niebie gwiazdeczka sieci, no to jest dużo gwiazdek. Tylko niestety nie taka, jaką potrzebujemy. No dobra, obeszłam chyba wszystko dookoła. Tak mi się wydaje. No, tam chyba jest jakaś ścieżka do tego sekretu, albo czegoś podobnego, ale mi się nie chce kombinować za bardzo. Chciałabym wykombinować drogę do przejścia customu. Nic, dobra, włażę tu z powrotem. Kurczę, mam nadzieję, że tu już nie ma na górze żadnych dźwigni, o których nie pamiętam. Albo nie wiem. Czy to było miejsce, z którego przyszłam? Nie! A, ale tutaj się wsadza te stołny. O, dziękuję, Robristin. Właśnie nie mam wszystkich czterech i to jest ten problem, bo nie wiem jeszcze... Tu jest jedno mam włożone. Tu mi brakuje. Brakuje mi jednego, bo tam też mam włożone. Więc brakuje mi jednego. I brakuje mi tej jednej gwiazdki albo dwóch, które otwierają konkretne przejścia. Tylko nie mam pojęcia, gdzie te gwiazdki mogą być. Czy jest tu coś jeszcze oprócz tego? Tutaj jest jeszcze jakiś spad w dół, ale tu chyba nic nie było. Tu chyba się obsunie bloczek. Tak wygląda przynajmniej. Może tu jest jakieś przejście albo jakaś dźwignia podwodna czy coś. Nie wiem, wydaje mi się, że opływałam to, ale... Jakieś dziwne dźwięki słyszę pod tą wodą. Jak to cię brakuje? Cześć, Sampu.
No bo minęliśmy jakieś jedno przejście z gwiazdką. Czy to jest koniec poziomu? Interera. Czy się tak gdzieś wejść w ogóle? Widzę dziwne sklepienie, co? Czy to się te wysunąć? Nie. Kurczę, no tu nie wygląda na to, jakby to coś było w tym miejscu. Więc ja przyszłam tędy, czy to się łączy ze sobą? Nie, bo tu wląduję w tej sali. To było jeszcze jakieś przejście chyba, czy nie? No, Lara, idź no tam. Aha, tylko że tu jest też zamknięte. No, a. Nie, mu po to atakuj. Też mam dzisiaj wodę do picia, będę pić z Anią. A. Klejemy razem dzisiaj, tak? Czyli Sebuś, nie wiesz, gdzie te gwiazdki mogą być, nie? Widzę, bo czuję, że zaraz utknę. O co chodzi z tym świecącym się kotem w ogóle? Mi się wydaje, że wszystko pociągnęłam, co miałam pociągnąć. Kurczę, takie rozległe levele są trudne w eksploracji, bo jednej rzeczy się zapomni i potem utykasz na wiele godzin. O, tu było jeszcze to przejście. Tu mi się wydaje, no właśnie tu brakuje nam tej jednej gwiazdki. W tym miejscu. Teraz wam pokażę, gdzie to było. Jest w ogóle jedna klatka nieotwarta. Gdzie to było? Była dźwignia. Tak, tutaj. Na tym cmentarzu. Brakuje nam jednej gwiazdki. Tu. Nie wiem, gdzie ona jest. O, chlańsko. Zdrówko. Aha, ta ścieżka na skałach. No ale mi się wydaje, że to do sekretu było tylko. Czy jest tu coś jeszcze? Tu, ta kratka jest zamknięta. Hamuwa. Wpuścić Larę. Może tu jest jakaś dźwignia, której nie widzę jeszcze. Też jak gwiazd? Nie wiem. Już się nie da żadnego tego podpiąć, nie. Ta gwiazdka leżałaby sobie tak po prostu tak gdzieś na pustyni. O nie! Mam nadzieję, że tak nie jest. Bym się zdenerwowała.
to wcześniej tak było. Kurczę, wydaje mi się, że w tej wodzie nie, bo tam był ten artefakt. Tu coś do góry, co to jest za przestrzeń? Jakaś linia jest? Nie. To co to jest? Czemu to tu jest? Nie wiem. W prawdziwym życiu to by była dość spora szansa, że tego klucza nigdzie nie ma, bo gdzieś zaginął i Lara by nie weszła i smutno wróciła. Na tym cmentarzu nie ma. Właśnie wydaje mi się, że nie byłby tak blisko. Chyba, że da się na przykład to przesunąć, albo coś z tym zrobić ogólnie. No, trochę nie wiem za bardzo. Co to jest? Aha, to jest liść w ogóle. Chyba, że tu była jakaś dźwignia, na przykład, której nie widzę, która by otwierała nam tą kratkę i za nią byłby... byłaby ta gwiazdka. Dobrze, mogę coś zrobić z tą fontanną, ale... Klikam kontrol i raczej nic nie ma tutaj. No tu jest tak do włożenia, no i... I kupa zbita. Dać dodatkowy bloczek, napisz zażalenie. Znaczy myślę, że skoro do tej pory nikt nie narzekał na ten custom, to znaczy, że wszystko jest z nim w porządku. I to jest moja wina, że nie potrafię czegoś znaleźć. Nie no, tu ja tu nic nie widzę, jakby w tym miejscu. To musi być gdzieś indziej. Tylko pytanie, gdzie no? A, tędy chodziłam, tędy. W ogóle w palmy wyrastają z tym. Tam była jakaś dźwignia, ale żeśmy ją przesuwali. Zresztą wszystkie tutaj chyba żeśmy przesuwali w tym miejscu. Level editor, dodaj sobie gwiazdkę. Ale to musiałaby być chyba ta konkretna, żeby zadziałało. Bo to chyba tak nie działa, że dajemy sobie jakąkolwiek. Jeszcze sprawdzę w tej wodzie, czy czasem nie ma jakiejś dźwigni, czy coś. Tylko skoro tu był sekret, to... Na przykład w tym sekrecie była ta dźwignia, to było dziwne, ale no... Raczej do przejścia gry tego... Nie wymagamy takie rzeczy. Ile mamy tych flar, bo ja tak zużywam. Dobra, jeszcze trochę. Możemy poświecić. Może będzie coś widać. Mi się wydaje, że musimy coś w tej głównej sali... Aha, bo jest jeszcze w ogóle ten... To coś na piramidzie, gdzie trzeba coś wsadzić, jakby. Ale to chyba nie jest żaden klucz, ani nic takiego. Tu w ogóle jest dziwny jakiś podest. Co to jest? Coś się stało, jak na to weszłam? Taki jeden pojedynczy podest w całym tym pomieszczeniu. To jest weird. Może ten podest otwierał sekret. Agent Extra przypomnie. Czekaj, się zastanawiam, czy potrzebuję podpowiedzi, czy nie.
Mi się wydaje, że tutaj gdzieś to musi być. W sensie, w którymś miejscu tutaj. Tej jakby głównej, wielkiej sali. Cześć, Adrian. Bardzo dobrze ci się wydaje. Okej. Seba, czy to będzie miejsce, w którym mnie w ogóle nie było jeszcze do tej pory? Czy jakieś, gdzie byłam i na przykład czegoś nie zrobiłam? Czegoś zapomniałam? To mi się nie wydaje. Może jakieś dźwigni nie pociągnęłam. Też tak może być. No, tam była gwiazdka chyba na górze. Ciężko określić. Byłaś tam dzisiaj, rozglądałaś się tam dosyć długo nawet. Aha, o Boże. To super, tam musi być widoczne. W ogóle coś świeci. Plot twist, gwiazdka była od początku w naszym wyposażeniu, tylko Lara miała bałagan w plecaku, nie mogła jej znaleźć. Mam nadzieję, że nie potrzebuję już pochodni, bo ja nie wiem nawet, gdzie ona jest, tak swoją drogą. Też tu się coś fajnie mryga, ale nieważne. I tutaj na pewno nie. O, ja się rozglądałam. Nie wiem, gdzie się rozglądałam. Rozglądałam się na pewno tam, ale tam to jest... Boże. Nie. Nie jestem pewna na 100%, bo nie sprawdzałam solucji ani nic, tylko tak z głowy myślę. Okej. Okay. A, okej, okay, dobra, Seba. Dobra, daj podpowiedź, bo nie wiem. Nie mam pomysłu, gdzie szukać. A nie chcę już was dłużej męczyć, że się błąkam. O. Andro David, twoje zdrowie. Wadał z podspady, gdzie przed chwilą zobaczyłaś, że świeci się na czerwono. Aha. A ja myślałam, że... O Boże. To trochę bym nie pomyślała. Znaczy w sensie myślałam, że tam może być jakiś sekret czy coś i nie sprawdziłam. Oczywiście, brawo ja. Mi się wydaje, że tutaj coś... Nie, jakieś... skoczki. Aha. Dobra, czekajcie. Musimy to ogarnąć jakoś. No tam coś jest wyraźnie, faktycznie. Tylko pytanie, jak się tam dostać? Już wcześniej myślałam, że na przykład to jest drabinką, ale... To jest drabinka? Nie. Może wystarczy zrobić tak? Nie, to jest za wysoko. Dobra, tu coś widzę. Czy ja tu mogę wejść? Mogę. O mój Boże, dobra. Tu jest jakaś dziurka, w ogóle to jest apteczka. Świetnie wszystko widzę. Dziękuję w każdym razie. Przypomnę, jak coś mi się pomyliło i to jest sekret.
No, może być trochę dziwnie, ale... Poczekajcie, bo tu jest jakieś wejście wyżej. To faktycznie wygląda jak sekret. Ale chyba nie jest, bo nie było dźwięku. Są znajdźki po prostu. Dobra, teraz pytanie, gdzie było to czerwone? Nadal nie ogarniam. Gdzie było to czerwone? Nic nie widzę. Chyba z drugiej strony w ogóle. Tutaj się nie da tego zrobić w ten sposób. Coś są znajdźki tylko. Nie dingło. A! Co ty robisz? No ale to i tak... nic nie da. Czekajcie, a tu? No dobra, to już prędzej wygląda na coś, co można wykorzystać. Pamiętam, że coś tu było, ale nie pamiętam, jak tu wejść. Spoko, jest gwiazdka. Tylko żeby tu zejść w miarę sensownie. Dziękuję w każdym razie, Sebuś, twoja... twoja pomoc jest nieoceniona. O, i kocie uszka widzę. Jej! Dziękuję, Adrian. Wow, mam problem z założeniem. Do 21:35? Nie, 25 faktycznie. Boże, nie umiem liczyć. Siedź, gwiazdeczko. O nie! Kirianusz, ale i tak dziękuję. Nie wiem, czemu nie dingnęło. Dobra, no to teraz nareszcie możemy ruszyć dalej. O mój Boże. Dziękuję, precelku. To dedykuję cirki sobie. The Star of Orion. Dobra, teraz gdzie była ta... ten cmentarz, czy co to było? Boże drogi. Chyba tam. O. Sebuś, przeleje ci na konto te parę centów. To chyba było tutaj, ale głowy nie dam. Ej, zaczynam pamiętać te lokacje. To jest w ogóle dziwne. Trafiłam tu bez problemu. Błagam, żeby to była gwiazda do tego. Dobra, zadziała net. O, gratuluję ci, Rianusz. Ej, co się otworzyło? Nie patrzyłam. Ej, nie mogę odejść. Aha, klikam nie to, co trzeba, nieważne. Chyba ta kratka się otworzyła, ale kurde, akurat musiałam nie patrzeć na to, co się otwiera. I siku mi się trochę chce, więc zaraz będzie przerwa. Ta kratka? Kratka. Dobra, już ogarnięte. Wow! Zamknęło za mną. Wow, kolejna jakaś duża sala i sfinksior tam na dole z płaską twarzą. Dziękuję za cirki bardzo. Zieleninkę chomikowi Seby. Dobrze, też przeleję na jego konto. Jaka muza. Dobra, to zrobimy przerwę na siku teraz. Skoro taka muza nam się piękno włączyła, że nas ktoś tu zabije, no
Nic niespodziewanego. No, czasami jest trochę głośno. Dobra, to trzeba będzie dodać 5 minut do kocich uszek. Dobra. To wracam za 5 minut.